Na najbližší čas, tak jak povedali ste, TMR vychodzi, alebo je, nie jest tylko w Tatrach, ale już jest też w Polsce, w Štyrku i w Spindlerowym Mlyne w Čechách. Trwają przygotowania do tego, żebyśmy mogli tą samą story, którą zrobiliśmy tutaj, zrobić też tam. Oczywiście, tak jak już w Štyrku mówiłem, to po prostu nie trwa pół roku, ale tutaj to trwało 3 lata, niż rozpoczęliśmy wszystkie te działania. Ale dzisiaj jesteśmy dobrej myśli i naprawdę pracujemy nad tym, żeby po prostu przez lato 2016 mogli ruszyć pracę na pierwszych wyciągach tak w Štyrku, jak w Spindlerowym Mlyne. To są takie najważniejsze rzeczy. Oczywiście jest dużo mniejszych inwestycji, nowe restauracje są, jakieś rekonstrukcje hoteli i tak dalej. GoPass jest coś, co jest dosyć drogie w końcu, jak to się prowadzi na małej ilości ludzi. Jakbyśmy byli malą firmą, to się to nie opłaca i nie jest to możliwe utrzymać, ale jak jesteśmy dużą firmą, to właśnie ten sens jest, że działa też w innych częściach. W tym roku rozpoczął działać w Spindlerowym Mlynie, także to już nie jest tylko w Tatrach Wysokich i w Jasnej, ale też w Spindlerowym Mlynie. No i oczywiście jak Štyrk już będzie na poziomie jakości takiej, że jest możliwe jego porównywać z tymi ośrodkami, to na pewno będzie też GoPass tam. Dzisiaj to trudno określić. Pracujemy na 6 kanapach, z tego może jedna będzie gondola. To jest taki główny zakres, co chcemy zrobić, i oczywiście naśnieżanie do tego, ale dokiedy nie mamy wszystkie te rzeczy jakby uszczegółowione, bo dzisiaj jesteśmy na poziomie zmian planu zagospodarowania. I dokiedy te zmiany nie są potwierdzone, trudno się ocenia dokładną wartość, ale myślę, że gdzieś pomiędzy 30-50 milionów euro będzie ten pierwszy krok, który będzie trzeba zrobić, żebyśmy powiedzieli, że to jest ośrodek jakościowo porównywalny do na przykład do tutaj ośrodków. Chcemy się skupić na działaniach w Štyrku. Nie mówię, że nie możemy wejść do innego ośrodka, ale widzimy, ile to zajmuje czasu i jak to jest trudne. Na dzień dzisiejszy Polska nie ma dostosowany system do tego, żeby mogła budować ośrodki. Ja to widzę na różnych szczegółach, które po prostu utrudniają budowanie stoków, utrudniają budowanie wyciągów, i ten proces jest bardzo czasochłonny, taki żmudny, bym powiedział, i na tym się trzeba popracować. I dlatego tam, gdzie w Štyrku przynajmniej są już stoki, tam, gdzie jest dzisiaj las, no to jest po prostu praca na 3-5 lat, niż się z tego coś zrobi. Każdy, kto zna te ośrodki, wie, że one są takie same. Štyrk jest ośrodek w lesie, plus minus. I to jest ośrodek, który jest nieporównywalny do Chopoku, bo Chopok jest o wiele większy i Štyrk nigdy nie będzie taki duży i tak wysoki. Chopok jest możliwe porównywać do alpejskich ośrodków. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, i dlatego weszliśmy do Polski, że wierzymy, że więcej i więcej Polaków będzie jeździło na nartach, bo to widzimy do porównywania z krajami zachodnimi, gdzie po prostu jakby byli Polacy tak bogaci jak Niemcy, to dzisiaj jeździ w Polsce 2,5 razy tyle, jak jeździ. Ale to jest tylko kwestia czasu, bo po prostu te nasze kraje pracują na to, żeby dogonić kiedyś tych Niemców, i my to nie budujemy na następny rok, dwa. To jest inwestycja, która ma przynieść korzyści w dłuższym czasie, i wierzymy, że ci ludzie, którzy będą wchodzili do tego, po prostu pójdą na pierwszy urlop albo pierwszy raz pójdą na narty, na pewno nie rozpoczną od tego, że pójdą na Chopok, bo to nie ma sensu. Ale od tego, że przyjdą do Štyrku i będą mieli pierwsze zderzenie z tym pięknym jeżdżeniem na nartach i z tym, że zimowy urlop jest piękny, no to potem tak, chyba może przejdą tutaj, a potem przejdą do Alp. To jest naturalne. Ale dlatego wierzymy, że tam jest taki potencjał, że na pewno się nie zatrzymają wszyscy tylko na granicach.